Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja już nie mam siły komentować każdej konferencji premiera czy ministra zdrowia, bo tego się po prostu już nie da słuchać, ale wiem, że Wy też macie ostatnio problem z słuchaniem tych kocopołów, dlatego też z ostatniej konferencji wyłowiłem dla Was najważniejsze rzeczy. Zacznijmy więc od tego, że to, że liczba zakażonych spada, ma tak naprawdę bardzo małe znaczenie, bo jak powiedziało podczas konferencji nasze uosobienie polskiej prawdy, sama prawa ręka Boga, malinowy Don Pedro Niedzielski, mimo tego, że trzecia się jeszcze nie skończyła, on już wie, że nadchodzi czwarta fala. Czwarta fala już jest w drodze, już do nas leci prosto z Indii za sprawą tamtejszej mutacji. Jak powiedział nasz minister zdrowia, prawdopodobnie ta czwarta fala w Polsce będzie, ponieważ szczepienia przed tym indyjskim wariantem, tą mutacją, nie chronią. No i docieramy tu do czegoś niesamowitego, bo jak teraz logicznie chwilę pomyślisz, jak ruszysz trochę głową, to domyślisz się, że nasz minister zdrowia w tym momencie przez przypadek sam przyznał, że nawet jak wyszczepimy 38 milionów Polaków, to nic się nie zmieni, stary. Będzie fala za falą i zamykanie za zamykaniem. To się nie skończy, bo świat co chwilę będzie pełen nowych mutacji grenlandzkich, szwedzkich, z Guziołego Lasu, nie wiem, kurwa, z Beverly Hills 90-210. I oczywiście te nowe warianty nie będą objęte zakresem ochrony szczepiennej, rozumiesz? Wobec czego? Osoby, które myślą, że to się w najbliższym czasie wszystko skończy, proszą sobie o kupienie sobie młotka i wybicie sobie tego z głowy. Swoją drogą, prawda jest też taka, że skoro my od ponad roku walczymy z pandemią, zamykamy w większości, czasem coś otworzymy, pozbawiamy ludzi pracy, chleba, dzieci edukacji i mimo tego w kółko wiecznie wracamy do punktu wyjścia, to może czas zauważyć, że stosowana strategia jest najnormalniej w świecie. Chuja warta! A do tego, dla tych, którzy jeszcze nie zauważyli, my już dawno nie jesteśmy wolnymi ludźmi. Od ponad roku twoje życie jest absolutnie zależne od co kilku tygodniowych decyzji rządu. A decyzje, które rząd podejmuje, niestety nie są oparte o badania naukowe, o liczbę zakażonych, hospitalizowanych, o czystą logikę, czy nawet o obowiązujące w tym kraju prawo. Ale jak się wszyscy w tym kraju domyślają, te decyzje nie są też podejmowane losowo. To są doskonale przemyślane ruchy, podejmowane krok po kroku tak, żeby wykładać, doprowadzać do bankructwa kolejne branże, kolejne grupy społeczne, kolejnych ludzi i żeby krok po kroku, tydzień po tygodniu, po troszeczkę zabierać nam wolność. I przechodząc do meritum mojej dzisiejszej wypowiedzi, być może lada dzień wejdziemy w kolejny przepiękny etap tej wolności nam zabierania. No nie zgadniecie, co powiedział pan wicepremier Gowin. No i widzisz, mały paradoks, jak o tym mówiłem. Kilka miesięcy temu to byli ludzie, którzy pisali mi w komentarzach, żebym sobie na głowę założył foliową czapeczkę. No ty foliarzu! Co ty wymyśliłeś, człowieku? Wiesz, o co chodzi? A tu cyk, niespodzianka, popatrz się. Trudno było na to kiedyś wpaść, że tak może kiedyś być, no. No i pomysł, żeby otworzyć restaurację, ale tylko dla zaszczepionych. I żeby otworzyć siłownię, ale tylko dla zaszczepionych, jest naprawdę kapitalny. Tylko jak zwykle, mamy tu kilka problemów. Po pierwsze, w Polsce najwięcej zaszczepionych to seniorzy. Już widzę kilometrowe kolejki do wejść na siłownię. 80-latków, wygłodzonych brakiem treningu, którzy tylko czekają, żeby wypierdolić dwie paki na klatę po rocznej przerwie od trójboju. Już widzę te nagłówki w gazetach. Dantejskie sceny w klubach. O 3.15 rano 75 i 78-latek skatowali bramkarzy. Poszło o alkohol kupiony poza dyskoteką. Po drugie i w zasadzie najważniejsze, nawet Światowa Organizacja Zdrowia odrzuciła planowane unijne paszporty szczepień. Wiesz dlaczego? Bo nie wiadomo na jak długo szczepionka daje w ogóle odporność. Nie jest też jasne, czy szczepionka powstrzymuje w jakikolwiek sposób rozprzestrzenianie się wiadomo czego. Czyli, mimo że szczepienie nie chroni przed zachorowaniem, bo sam znam osoby, które kilka tygodni temu były szczepione, a teraz na to chorują, mimo że osoby szczepione być może dalej to roznoszą i dalej mogą zarażać, to osoby szczepione mają mieć większe przywileje niż osoby, które szczepione nie są. Tylko co z ludźmi, którzy mają jakieś przeciwwskazania do szczepienia i nie mogą się szczepić? Albo co z ludźmi, którzy po prostu nie chcą, bo mają do tego prawo? Co z konstytucją? No tak, zapomniałem. Przecież to wszystko nie ma znaczenia. I widzisz, i niby wymyślili to płaskoziemcy, niby to jest teoria spiskowa, a prawda jest taka, że z dnia na dzień, z godziny na godzinę zbliżamy się do momentu, w którym bez szczepienia
Być może kiedyś nie wejdziesz do autobusu, do tramwaju, na siłownię, do lekarza, a na koniec do sklepu po jedzenie. I taka bardzo nieprzyjemna myśl mi naszła na koniec, że skoro mamy sortować ludzi na gorszych i lepszych, to oby historia nie zatoczyła koła i oby nigdy nikomu nie wpadł pomysł taki do głowy, żeby tym niezaszczepionym jakąś taką opaskę dać na rękę albo tatuaże im zrobić na przedramionach.